Nowy wirus w Chinach. Po przekroczeniu granicy stóp procentowych może być kiepsko. A na koniec rząd reflektuje się nad składką zdrowotną przy Polskim Ładzie. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak widzicie, pozwoliłem sobie zakryć Wam Pałac Kultury i kilka tamtych budynków, żeby Was nie raziło po oczach. Znaczy nie, żeby Was Pałac Kultury nie raził, no bo jednak jest to coś, co już jest wpisane w architektonikę stolicy Polski, ale żeby Was nie raziło słońce po prostu. Tylko że tak teraz patrzę, to w ogóle podzieliłem już ekran na dwie części. Jedna część ekranu jest ciemna, druga jasna. No to może jak będę mówił o złych rzeczach, będę stawał tu, a jako dobrych to tu. Tylko tu mnie nie będzie widać. Nie wiem. Pamiętajcie, że nowe materiały pojawiają się codziennie o godzinie 6.30 i 18.00, dwa filmy dziennie, więc żeby niczego nie przegapić, być stale na bieżąco, klikajcie koniecznie subskrypcję i obok subskrypcji jeszcze dzwoneczek. Tymczasem lecimy już z pierwszym tematem. Jesienią 2019 roku Chiny pokazywały światu, a przede wszystkim swoim obywatelom, potęgę kraju. Światowa Organizacja Zdrowia WHO apeluje o natychmiastowe działanie w związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu ptasiej grypy H5N6. W Chinach z tego powodu odeszły już dwie osoby, a liczba zakażeń ciągle rośnie. Eksperci uważają, że wirus ten jest bardziej zakaźny dla człowieka. Chiny zgłosiły już dwa przypadki odejścia z powodu tej grypy. Wyraźny wzrost liczby osób zarażonych w Chinach w zeszłym roku wzbudził zaniepokojenie wśród ekspertów, którzy ostrzegali, że nowy wariant może być bardziej zakaźny dla ludzi. Jak podaje Departament Zdrowia w Hongkongu, 5 osób to mieszkańcy prowincji Sichuan, prowincji Zhejiang i regionie autonomicznym Guangxi. Dwie osoby zmarły, a pozostałe 3 pozostają w szpitalu walcząc o życie. Cytuję urzędników, dziennik The Sun. Jak podaje źródło, 75-letni mężczyzna z miejscowości Luzhou w prowincji Sichuan zachorował 1 grudnia po kontakcie z żywym drobiem domowym. Został przewieziony do szpitala 4 dni później, a 12 grudnia odszedł. 54-letni mężczyzna z Leshan w tej samej prowincji również zachorował 8 grudnia i odszedł 3 tygodnie później, 24 grudnia. Jak podaje agencja Reutera, od 2014 roku w Chinach 65 osób zaraziło się wariantem tej grypy. Ponad połowa z nich została zgłoszona w ciągu ostatnich 6 miesięcy. WHO stwierdziła, że większość przypadków to ludzie, którzy mieli kontakt z drobiem. Nie ma też potwierdzonych przypadków przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka. Stwierdzono jednak, że potrzebne jest natychmiastowe działanie, aby zrozumieć, jak duże ryzyko jest nowych zakażeń. Żeby opanować i zrobić spokój swego rodzaju. Problem w tym, że już od jakiegoś czasu to nie jest tylko chiński problem, tylko taki ogólnoświatowy i nawet w Polsce już wprowadzają pierwsze obostrzenia w poszczególnych miastach, w których ten wirus ptasiej grypy jest najbardziej rozpowszechnionym i stwarza potężne zagrożenie. Mówiliśmy o tym nawet w jednym z naszych ostatnich filmów o... Tutaj są restrykcje lokalne, są obostrzenia, które nie pozwalają chociażby podchodzić do ptactwa w danym mieście. No i ludzie chodzą w kombinezonach, wyrzucają truchła. No nie jest zbyt ciekawie, a teraz jak już WHO się zainteresowało tą sprawą, no to wiecie, nigdy tam, gdzie interesuje się czymś WHO, nie może to zwiastować czegoś dobrego. Miejmy nadzieję, że faktycznie są to tylko jednostkowe przypadki i co najważniejsze, że nie przenosi się ten wirus z człowieka na człowieka, tylko z ptaka na człowieka, bo jeszcze wtedy możemy faktycznie teraz sami dla siebie wprowadzić takie restrykcje, że zwyczajnie nie podchodzimy do ptactwa, nie dokarmiamy go i raczej staramy się unikać. Jak gdzieś tam idziemy sobie popatrzeć na łabędzie, no to tylko tak z daleka, no bo jak też dokarmiać martwego ptaka? Nie da się. On i tak zaraz zdechnie, no bo jest epidemia. A po co i ty masz się zarazić, nie? W każdym razie zachęcam Cię bardzo serdecznie do kliknięcia tego filmiku, żebyś zobaczył, jak to wygląda w Polsce, no bo wydano alerty już w wielu polskich miastach i sprawa serio wygląda poważnie, nic się nie uspokaja, a samo zainteresowanie WHO jest tego najlepszym przykładem. Jednak w Polsce
poza takim wirusem ptasiej grypy, czy tym wirusem najbardziej takim popularnym teraz, o którym każdy słyszy dzień w dzień, bo podają nam nawet wyniki za chorowalności i to zawsze jest na pierwszych stronach wszystkich serwisów newsowych, jak wejdziecie rano, no to mamy jeszcze jeden wirus, a nazywa się on polityką rządu. Taki wirus, nie wiem jak to jest, AH58 PiS, który już niedługo może przynieść dużo więcej ofiar. Posłuchajmy. Ale jest możliwe, że jeśli inflacja pozostanie wysoka, Fed zgodzi się na jego obniżkę, to nie tylko Fed nie będzie dostarczał płynności, on go po prostu zabierze. Nikt nie... Money.pl zapytało członków zarządów największych banków w Polsce o poziom stóp procentowych, który byłby zagrożeniem dla spłacalności kredytów w kraju. Okazuje się, że obecny pułap jest tak najbardziej bezpieczny. Problem robi się, gdyby władze monetarne podniosły stopy powyżej 4 do 5%. Wtedy część rodaków zaczęłaby mieć kłopoty ze spłatą zadłużenia, bo rata kredytu wzrosłaby nawet o ponad połowę. Inflacja w grudniu 2021 roku wyniosła 8,6%. Pomimo wprowadzonej tarczy antyinflacyjnej, wzrost cen w styczniu może przekroczyć nawet 9%, ostrzegają ekonomiści. Co więcej, im dłużej rząd będzie przeciągał tarcze antyinflacyjne, tym wyższa inflacja czeka nas w 2023. To wszystko wywiera presję na Radę Polityki Pieniężnej, aby dalej zwiększać koszt pieniądza w kraju. Pytanie zasadnicze brzmi, do jakiego poziomu to robić, kiedy stopy procentowe będą już tak wysokie, że Polacy przestaną kredyty spłacać i zacznie się ogólnokrajowy problem? Odpowiedzi na te pytania posiadają najbardziej zainteresowani, czyli banki. Każdy bank przeprowadza stres testy i udzielając kredytu zachowuje odpowiedni bufor na wypadek wzrostu stóp procentowych. Nie jest więc tak, że podniesienie kosztu pieniądza o 1 punkt procentowy oznacza od razu załamanie się portfeli Polaków. Do tego pomaga wciąż bardzo rozgrzany rynek pracy. Tłumaczy tę zdolność Marek Buźko, dyrektor zarządzający pionu ryzyka Banku Pocztowego. Bank udziela kredytów stosując w procesie oceny zdolności kredytowej bufory zabezpieczające potencjalny wzrost stóp procentowych. Z tego względu prognozowany przez ekonomistów wzrost stóp procentowych, który będzie miał miejsce w 2022, nie stanowi zagrożenia dla jakości portfela kredytowanego banku. Jednocześnie obserwujemy niski poziom bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń, co dodatkowo zabezpiecza zachowanie zdolności klientów do spłaty rat zaciągniętych zobowiązań, pomimo wzrostu oprocentowania kredytów, przekonuje. Tradycyjnie największą wrażliwością na wzrost stóp procentowych charakteryzuje się portfel długoterminowych kredytów mieszkaniowych. Obecny poziom stóp 2,25%, a nawet ten, którego można się spodziewać według szacunków rynkowych w ciągu kilku miesięcy, czyli 3 do 3,5%, nie jest jednak na tyle wysoki, aby doprowadzić do problemów z obsługą zadłużenia i w konsekwencji znacznego wzrostu kosztów ryzyka w bankach, dodaje Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący obszar zarządzania ryzykiem. Negatywne skutki istotnych podwyżek stóp procentowych mogą dotknąć głównie konsumentów z kredytami gotówkowymi oraz hipotecznymi, wyjaśnia z kolei Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku. W segmencie bankowości detalicznej wzrost kosztów finansowania jest na relatywnie niskim poziomie i powinien być zneutralizowany przez bufory uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej. Sam fakt podwyżki stóp przy poziomie powyżej 4% może jednak prowadzić do niebezpiecznych dla gospodarki procesów schładzających, które w połączeniu z wyższymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej mogą doprowadzić do wzrostu bezrobocia. Na dziś efekty takiego scenariusza są możliwe do oszacowania, jednak ryzyko jego wystąpienia nie jest pomijalne, podkreśla Mateusz Solak. Konkretną prognozę, przykładową prognozę dotyczącą spółki Adobe, też w zamkniętych raportach specjalnych. I można by było oczywiście całą winę zrzucać na kredytobiorców, że głupi, że lekkomyślni, jak można brać kredyty, na które potencjalnie nie będzie nas stać. No bo faktycznie tak jest. Nie powinniśmy zaciągać jakichkolwiek zobowiązań, kiedy wiemy przecież, że stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, że zaraz mogą wzrosnąć, rata kredytu wzrośnie nam dwukrotnie. Jak ja zarabiając, nie wiem, dajmy na to, ja i małżonka zarabiamy 5000 zł, bierzemy sobie ratę na głowę 2000 zł miesięcznie przez 20 kolejnych lat, czy 25, czy 30 nawet ostatnio jest bardzo modne w Polsce,
co już jest serio takim założeniem sobie kajdanów na ręce, przy stopach procentowych 0,1%, no to oczywistym jest to, że jak nagle wzrosną stopy procentowe, no to będzie ta rata nawet i 4000 i wtedy już nie będzie nas na to stać. My po prostu nie powinniśmy brać kredytów i to jest fakt, okej. Ja się z tym zgadzam. Tylko problem jest w tym, że w Polsce nie ma edukacji ekonomicznej. Większość osób, idąc do banku, po prostu widzi, o, teraz są tanie kredyty, słyszy reklamy w telewizji, rata kredytu tam z oprocentowaniem parę procent i przypominasz sobie, kurde, wcześniej RRSO było na poziomie 15%, a teraz masz 3, super, pieniądze wręcz za darmo, teraz trzeba brać i nikt cię nie uświadamia. Banki to wykorzystują przeciwko ludziom. I specjalnie pracownicy banków, którzy mają często wynagrodzenia albo prowizyjne, albo mają taką prowizję od ogólnych wyników danej placówki czy danego pracownika, że jak przekroczą pewne progi, no to mają wyższe premie, też nie mają takiego poczucia, że powinny informować każdego o każdym zawahaniu stóp procentowych. A jeśli już ktoś się zapyta, no to się mówi, no tak, no to tam może wzrosnąć, ile to tam wzrośnie, do 0,01 do 0,5, no to wzrośnie panu rata kredytu o 200-300 zł, no chyba da pan radę, co? Niech pan sobie teraz przeliczy 200 czy 300. No i taka osoba sobie myśli, dobra, no to super, jest podjarana, no bo to już się może nie powtórzyć, bo jeszcze przedstawiciele handlowi oczywiście mówią, że no panie, no to już wie pan, zaraz Glapiński zmieni te stopy procentowe, będą wyższe, ostatnia szansa. No i to jest ostatnia szansa, jak bierzecie kredyt na rok, że faktycznie chcecie go spłacić w ciągu roku, była okazja i to się opłacało. Jeżeli mieliście jakąś inwestycję do wykonania, która ma zwłaszcza przynieść wam później jeszcze więcej pieniędzy, chociażby, nie wiem, nowy sprzęt do firm, nowy samochód, nowe laptopy, cokolwiek, coś, co zarabia na was pieniądze i potrzebowaliście kredytu inwestycyjnego, czyli wziąć pieniądze, żeby te pieniądze zarobiły pieniądze, to była to oferta nie z tej ziemi przy 0,1%, no bo to były praktycznie darmowa kasa. Znaczy darmowe zaciągnięcie zobowiązania, które oddajecie praktycznie w całości bez spłaty żadnych dodatkowych kosztów za tę usługę, to okazja była nie z tej ziemi. No ale nie ma mowy o okazji, biorąc kredyt mieszkaniowy na kolejne 30 lat. I niestety tutaj winna jest po pierwsze nasza edukacja ekonomiczna, której nie ma. Uczą nas niby na tych, nie na WOS-ie, na tym, podstawy przedsiębiorczości, na PP, jak brać kredyty, jak obliczać ratę kredytu, ale nie uczą nas niczego konkretnego o stopach procentowych i z czym to się później będzie w przyszłości wiązało. No i wiecie, problemem finalnie, tak koniec końców, będziemy mierzyć się my wszyscy, bo już przykład frankowiczów chociażby pokazał nam, że jak coś jest na tak ogromną skalę i ten problem finansowy się rozwija, no to wtedy wkracza państwo. Wtedy nawet może wkroczyć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak właśnie w przypadku frankowiczów. No bo nie możemy dać tylu osobom skończyć na bruku. Bo w przeciwnym razie, jeśli by państwo się w to nie włączyło i nie obierało strony konsumentów, no to też byśmy się obudzili nagle w kraju, w którym 20% wszystkich mieszkań jest wolnych, bo właśnie wywalono tam w sposób komorniczy ludzi z tego mieszkania, no i to ciągnie ze sobą kolejne konsekwencje, jak kryzys na rynku mieszkaniowym, taki ogólny, że po prostu jest za dużo mieszkań na rynku, bo teraz się tego buduje w cholerę, bo tanie kredyty, no i nagle jeszcze kolejny zalew, więc spadek tej wartości, jednocześnie przy braku odpowiedniej klienteli, bo ludzi po prostu na to nie będzie stać, no dramat. Więc najprawdopodobniej znowu państwo będzie musiało wejść jako ten taki wybawiciel kredytobiorców, a problem leży gdzieś u podstaw, że tak naprawdę to można by było chociażby teraz zobowiązać te banki do tego, żeby informowały wszystkich konsumentów. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, jak wchodziła jeszcze 14-dniówka, jak można było odstąpić od umowy w terminie 14 dni i UOKiK robił taką potężną kampanię, to było wszędzie. Konsumencie, masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni zawsze, nawet jak ci się po prostu coś odwidziało. Nie musisz podać przyczyny, po prostu odstępujesz, nie płacisz nic. A nie było mowy o tym, że jest to niemoralne ze względu na te relacje przedsiębiorca-konsument, nie? No bo wy teraz, zgodnie z obecnym prawem konsumenckim, możecie sobie kupować co chwilę przez Allegro coś, a później zwracać w ciągu 14 dni, znaczy odstąpienie wysyłacie tylko w ciągu 14 dni, a później jeszcze od tego czasu macie 30 dni na zwrot i wy nie powinniście za to ponieść żadnego kosztu,
a przedsiębiorca ponosi ogromne, chociażby z tego tytułu, że musi wam to wysłać, opłacić pracownika, który to będzie robił, plus to, że stany magazynowe mu się wtedy nie zgadzają, nie? No bo nie ma wtedy tego produktu, który normalnie mógłby sprzedać, a jak już zwrócicie, to niekoniecznie będzie tej samej wartości, bo czasy się zmieniają, już to może wyjść z mody, jeżeli tak zrobi pierwszy, drugi, trzeci klient, nie? I będą musieli już to dawać po zupełnie niższej cenie. Wyrządzacie mu szkodę przez to, ale zgodnie z prawem konsumenckim tak nie jest. I puścili mega popularną reklamę. Na tyle popularną, że teraz pewnie każdy z was wie, jest tego świadomy, że kupując coś przez internet, masz 14 dni na odstąpienie od umowy. A jednocześnie przy rekordowo niskich stopach procentowych i wiedzy, że ludzie będą przez to masowo brać kredyty, nikt takiej kampanii nie wypuścił. Nie było kampanii informacyjnej mówiącej o tym, uważajcie na kredyty. Dopiero pod koniec zaczęły wychodzić newsy. Nie reklamy w telewizji, we wszystkich mediach, tak jak to zrobił UOKiK, tylko newsy z komunikatami Glapińskiego, że uważajcie, żeby nie brać tam za dużo kredytów. Czy też UOKiK w ogóle się za to wziął? Tragedia. Oni po prostu chcieli spowodować to, co spowodowali. Żeby ludzie nagle zaczęli masowo brać kredyty, żeby uwiązali sobie łańcuchy i byli niewolnikami, bo na tym zależało rządowi. I to jest fakt. O tym świadczy całe postępowanie naszego rządu, jeśli chodzi o politykę monetarną. Po prostu chcieli uwiązać obywateli tak, żeby pompować później może nie wzrost gospodarczy nawet, bo w końcu dojdzie do regresu, ale stabilność wzrostu gospodarczego poprzez uwiązanie swoich obywateli, zabranie im wolnej woli, żeby już byli zmuszeni do spłaty przez resztę życia swoich zobowiązań, bo po prostu nie są na tyle wyedukowani, na tyle świadomi. I z tym oczywiście też musiał się liczyć rząd, bo doskonale zna stan edukacji w tym kraju. No i co? Rząd ochoczo patrzy na zmiany swoich decyzji jednak. Pamiętajmy, że ostatnio nawet zadziałali z mocą wsteczną, jeśli chodzi o Polski Ład, a teraz zastanawiają się nad składką zdrowotną. Tą tak bardzo popularną przy Polskim Ładzie, która jest popularna medialnie, ale niepopularna wśród pracodawców, wśród przedsiębiorców, bo jednak spędza sen z powiek nawet osobom zatrudnionym na etacie. Bo to ci paradoksalnie dostali najbardziej po dupach. Posłuchajcie. I nie podlega odliczeniu od podatku. Także wciąż zasady zostały ujednolicone i powiem więcej, uproszczone. Nie ma teraz zasady odliczenia od podatku, czyli dodatkowych trzech, czy nawet... ZUS opowiada się za uproszczeniem systemu naliczania składki zdrowotnej i jest w stanie technicznie to wykonać. O uproszczenie zaapelował do premiera rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pisze dziennik Gazeta Prawna. Jak czytamy, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz zaproponował premierowi, żeby przedsiębiorcy mogli od stycznia płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną w wysokości około 270 zł. Dopiero w kwietniu przyszłego roku, gdy przedsiębiorca złożyłby zeznanie podatkowe i wiadomo byłoby, ile realnie wyniósł jego roczny dochód, dopłacałby różnicę w składce. Zdaniem rzecznika MSP, tę dopłatę lub jej brak powinien wyliczyć za przedsiębiorcę ZUS na podstawie rocznego zeznania PIT, podaje dziennik. Abramowicz zwrócił uwagę, że prezes ZUS Gertruda Uścińska w rozmowie z nim potwierdziła, że ZUS opowiada się za uproszczeniem systemu oraz jest w stanie technicznie to wykonać. Obliczyć na podstawie rocznych zeznań podatkowych wysokości należnej składki oraz zawiadomić przedsiębiorców o wysokości ewentualnej niedopłaty. Dziennik Gazeta Prawna poprosiła ZUS o potwierdzenie tych informacji. Do czasu publikacji nie otrzymano jednak odpowiedzi. Informacja przekazana przez prezes Uścińską może mieć kolosalne znaczenie w kontekście Polskiego Ładu i wprowadzonych nim nowych zasad naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców. Natomiast tutaj pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, etatowcy bardzo korzystają na zmianie w klinie podatkowym. No i to jest właśnie jeden z największych absurdów prawa podatkowego w Polsce, że my z góry musimy założyć, ile my zarobimy najprawdopodobniej w tym roku, jak będą wyglądały nasze obroty, jak będą wyglądały przychody do naszych kosztów, żeby już z góry wymyślić, jaką my składkę zdrowotną będziemy opłacali i jaką formę opodatkowania wybrać, żeby była dla nas najkorzystniejsza. Przecież to jest durne. Nie powinno tak być. Jeśli już wymyślamy jakieś przepisy podatkowe, które są tak skrajnie różne i tak bardzo wpływają na to, jak podatnik finalnie będzie funkcjonował, jakie koszty ponosi, to powinno być w drugą stronę, że mamy jakieś tam różne możliwości. Przedsiębiorca działa jak działa i na koniec Urząd Skarbowy wylicza mu, która forma opodatkowania byłaby dla niego najlepsza i wtedy płaci podatki. Jakoś tak. Wcześniej płacimy zaliczkę na przykład,
w formie wyższego opodatkowania i dostajemy zwroty, a nie w ten sposób, który proponuje teraz Związek Przedsiębiorców. No bo to też nie jest coś korzystnego dla nas wszystkich, z tego względu, że my nigdy nie wiemy, ile zarobimy. Na etacie nawet jest ciężko to przewidzieć tak w 100%, no bo możecie w każdej chwili podwyżkę dostać, możecie zostać zwolnieni, możecie całkowicie zmienić coś, wziąć kolejne źródło zarobku, ale przy etacie to jest jeszcze takie mniej prawdopodobne. Ale prowadząc firmę, często jest tak, że my totalnie nie wiemy, ile my zarobimy w tym miesiącu. Jednego miesiąca możesz zarobić 10 tysięcy, drugiego możesz zarobić 50 tysięcy, ale trzeciego możesz mieć 60 straty i finalnie 3 miesiące wyjdą ci na zero. Tak jest po prostu prowadząc firmę, zwłaszcza w tak bardzo dynamicznie rozwijających się czasach, jakie mamy teraz. No i jak ja mam z góry założyć sobie, ile ja zarobię w tym roku? No jest to niewykonalne, a tak właśnie to działa cały system podatkowy w Polsce. I teraz do tego dołożyli jeszcze, jakby było nam mało tych absurdów, składkę zdrowotną, która również będzie procentowa od dochodu. To jest masakra. Drenfy suchar. Dlaczego ściany nie toczą między sobą wojen? Bo jest między nimi pokój. Życiowe. Jest pokój, sam tu widzę. Ściany też są. Tego skoro mam od Piotra Wolskiego, zaraz dostajesz od nas złoty pokój. A jak i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbij naszą grupę facebookową Podstawki Macie Reaktywację i to tam pisz swoje propozycje sugerowe. Tymczasem ja już się będę żegnał. Trzymajcie się ciepło. No i hej. Tak sobie myślę, ile jeszcze strachu i ile cierpienia bez imienia, ile kłamstwa i obłudy przyniosą życia trudy, ile